to powiem ci tak. Przy psychodelikach, przy takiej solidnej dawce, to może wyglądać, zobrazować trochę inaczej. To te demony ze środka mówią: dobra, ziomek, nie jesteś na chwilę potrzebny, ty. Ten ochroniarz, tak? Nie jesteś potrzebny Tak. i wychodzą na zewnątrz, mówią: ty, do nas. Mamy do pogadania. I mielą cię kurwa strasznie. I albo wracasz, jest ok, albo dzieje się źle. Nie, wiesz co, bo to też wynika z tego, że dużo ludzi brakuje tak naprawdę takich fajnych, zwykłych, szczerych rozmów o życiu, o emocjach, właśnie o takich rzeczach. Bo już mówiłem to wczoraj też na podcaście, bo ludzie nie umieją rozmawiać, nie umiemy się komunikować. Tak. No, jakby komunikacja jest mega trudna, ale wiesz co jest najgorsze? Że w zasadzie to każdy trener i fizjoterapeuta tą umiejętność powinien mieć. Powinien. Tak. I to nie tylko na poziomie, o Jezu, to na poziomie werbalnym i niewerbalnym. Tak, tak, tak. I tak. To też mówiłem wczoraj. Zresztą, o kurde, odebrałem ostatnio wykład, mam na dysku swój wykład, chyba go dzisiaj sobie tutaj obejrzę w ogóle, na PEI, gdzie tematyka brzmiała: ruszać się czy trenować. I tam trochę mówiłem o ewolucji ludzkiego ruchu, jak to się wszystko zaczęło. No, czyli kiedyś musieliśmy biegać, ganiać zwierzątka, rozwiązywać problemy ruchowe, wspinać się, ale ciężko było to zrobić samemu. Więc trzeba było powiedzieć temu, że ze mną uciukać i będziemy jeść. Tak. No i mieliśmy najpierw tą komunikację niewerbalną poprzez pokazywanie, no ale żeby coś pokazać, to ja muszę wiedzieć, co chcę pokazać, czy muszę mieć jakąś jasną i klarowną intencję. Mowa mojego ciała musi być na tyle przyjazna, żeby ktoś mnie nie zaciukał na dzień dobry. Muszę jakoś to wyrazić i mieć chęć do tego, żeby przekazać, a ktoś musi mieć chęć to przyjąć. Dokładnie tak. I dopiero później gdzieś powstała mowa. No, to się zgadza zdecydowanie. Ewolucja. Mowa. Więc musimy mieć świadomość ciała, żeby się komunikować niewerbalnie. Musimy wiedzieć, jak ciałem wyrazić to, co chcemy wyrazić. I ktoś jeszcze musi chcieć to przeczytać. To też jest bardzo istotne, ta druga strona. Do komunikacji werbalnej, do aktu mówienia, potrzebujemy około 100 mięśni. Do tego, żeby coś powiedzieć, coś. Tak. I teraz jak zaczynasz się zastanawiać, kurwa, 100 mięśni? Wow. I pompujesz bułę. Jak zaktywować to 100 mięśni? O co chodzi? I potem się okazuje, że dla naszego mózgu, który trochę jest bardziej rozwinięty niż w większości innych zwierzaczków i istot żyjących na tej ziemi, mnogość słów, mnogość języków, mnogość symboli, tego jest tak dużo, i chcemy tego używać. I aktualnie zastąpiliśmy realną komunikację uśmiech, tak. Łezka, fuck you, okej. I nawet mam problem uśmiechnąć się na ulicy potem do innego człowieka, nie? Bo, no widzisz, i ta komunikacja jest tu, na emotkach. I nawet ja nie muszę się uśmiechać, tak. żeby się uśmiechać. Pyk. Pyk. Więc brakuje tej interakcji, ale jak mamy się dogadywać między sobą, skoro nie jesteśmy dogadani ze sobą? No, otóż to, nie mamy komunikacji wewnętrznej. Świadomość, podświadomość, prawda? Dlatego też cały mój pomysł na siebie i na edukację swoją, edukację ludzką idzie w tą stronę, bo mój największy boom, mój największy rozwój osobisty zaczął się w momencie, kiedy zacząłem dostrzegać siebie w tym świecie. I stwierdziłem, że kurde, bardzo głęboko wszedłem w siebie, w najciemniejsze miejsca, przetrawiłem je. Był moment, że one przetrawiły mnie i wracałem zniszczony z tych wycieczek dogłębnych. Ale zobaczyłem siebie takim, jaki jestem. Nagi, bez maski, no bez właśnie. Niczego. I potem wracałem. Jak ktoś sobie obejrzy moje stare zdjęcia na Instagramie, no to ja miałem zbroję. Tak? Miałem super maskę ego, tylko że ta zbroja mnie cisnęła, nie pozwalała mi się rozwinąć. Bo realnie ona rosła do zewnątrz. Ale im więcej ta zbroja rosła do zewnątrz, bo obudowywałem się mięśniami, tym bardziej ona też rosła do środka.
Gniotła mnie, że ja byłem zgnieciony sam ze sobą i nie było mnie. Mhm. Był tylko mój taki awatar i to tylko tej mrocznej strony. Tak. Bo myślałeś, że ci daje siłę ogólnie. Oczywiście, bo mhm. to według mnie... Właśnie, o, to też jest dobre. Mhm. Bo to nawet nie według mnie. Mhm. Bo to według środowiska, w którym się wychowałem. Bo to według środowiska, w którym pracowałem swojego czasu dużo z mocnymi chłopami. Tak. Bo to środowisko, w którym trenuję to, co trenuję, czyli brazylijskie jiu-jitsu z mocnymi chłopami. Środowisko Instagram, fitfluencerzy, no kurde, musisz być idealny, musisz no, być wycięty, dojebany, musisz dźwigać duże ciężary i wtedy jesteś gość. Mhm. No to zrobiłem wszystko, żeby zadowolić wszystkich, tylko nie siebie. Mhm. I jak dotarłem do siebie i okazało się... Takie mam pytanie a propos tego no. w zasadzie, bo jak mówisz środowisko, nie mamy jeszcze to środowisko, które nas kształtuje w domu, nie? Tak. Czy tam też musiałeś być silnym mężczyzną? Jak to wyglądało? Dlaczego? Wiesz co... to jest ciekawy temat. To jest temat w ogóle, który ja w pewnym momencie swojej autoterapii poruszyłem ze swoją mamą, mhm. poruszyłem ze swoim tatą i aktualnie moje relacje z rodzicami są super. Wiesz co, mojego taty bardzo często nie było w domu. Mhm. Mój tato zarabiał, więc piątek, sobota, niedziela musiał robić coś innego. Więc robił coś innego, jego nie było. Wychowywała nas głównie mama. I czy ja musiałem być silnym mężczyzną? Nie. Ale zobacz, bo co ja widzę, na przykład taką bardzo duże podobieństwo u osób, które uprawiają sporty siłowe, u wiesz, facetów bardzo mocno dbających o tą siłę, to bardzo często jest taki powtarzający się schemat, że faktycznie taty gdzieś tam nie było, prawda? I nie było, czy to całkowicie, czy to po prostu, bo musiał pracować i tak dalej. I jako mężczyzna w domu, gdzieś tam przyjmowało się taki trochę schemat, że ja też muszę się zaopiekować tą mamą, ja jestem teraz mężczyzną w tym stadzie i tak dalej. I to podświadomie czasami dążyło do tego, że w dorosłym życiu ja muszę być tym silnym mężczyzną, wiesz, ten... No nie. Nie? No nie, bo nie miałem tego wzorca. Mhm. Więc nie miał mnie kto nauczyć bycia mężczyzną, bo nie miałem mhm. wzorca. Okay. Nie miałem z czego się uczyć, więc byłem pomocnikiem mamy. No. Więc potrafiłem posprzątać, potrafiłem zrobić zakupy, no ale potem środowisko zewnętrzne, bo to są już, to jest bardzo ważne, to jak gdzie się wychowujemy. Tak. Zresztą mówię o tym na szkoleniu swoim. Mhm. Mam tam taki paragraf. I zgubiłem myśl. Mhm. Ja byłem takim pomocnikiem, ja potrafiłem robić różne rzeczy, a potem środowisko zewnętrzne mówiło ci, że nie, stary, no. facet nie sprząta, tak, facet tak, nie tak. robi zakupów, to kobiety. Tak, to kobiety. Tak. Ja się z tym nie zgadzam aktualnie, no ale nie miałem tego wzorca, więc nie musiałem być silnym mężczyzną dopiero. I powiem ci, że mi to chyba nawet pasowało. Mhm. Ja aktualnie nie mam z tym problemu. Tylko dopiero jak wypadłem z tego do środowiska zewnętrznego, do szkoły, potem do liceum, na studia, no to tam się okazało, że kurde, no nie możesz być delikatny, nie możesz być miękki, mhm. nie możesz być wrażliwy, czuły, no nie, nie stary, nie, trzeba napierdalać do przodu. No nie, no, nie trzeba. Nie I trzeba. Dopiero jak spojrzałem głęboko w siebie i zacząłem się uczyć emocji od nowa, zacząłem je poznawać, mhm. zacząłem je rozróżniać, potem zacząłem zastanawiać się, jak one na mnie wpływają, co one mi robią, jak te emocje wychodzą ze mnie, jakie ja emocje potrafię przyjąć. Okazało mhm. się, że ten gość we mnie, który został zgnieciony tą zbroją, jest strasznie czułym, wrażliwym, emocjonalnym gościem. Mhm. Kurde, jest strasznie zajebisty, ja go strasznie lubię. I ten właśnie gość, to ten gość, nie ten z Instagrama wtedy. Tak. To ten gość wykował fajnego psa. Mhm. Potrafi... Czyli jego otwierałeś do psa, tak? Tak. Mhm. Znaczy, albo to pies otworzył te wrota. Mhm. I uważam, że to w tą stronę poszło. Że to była taka mała, futrzana kulka, która zaczęła powoli wyciągać ze mnie tą całą moją mhm. empatię, tą całą moją miłość, ten cały mój spokój. No bo...
skoro on coś robi, ja nie mogę się denerwować, to też mi się zdarzyło niestety, nie jestem idealnym rodzicem, ale nie miałem wzorca. Tak. Więc nauczyłem się tego i potem największym problemem było przenieść to na ludzi. Mhm. Najpierw na klientów, bo z nimi też nie byłem fatalnym trenerem. Znaczy, bo być może to kwestia też tego, że pewnie miałeś coś takiego, że stawiałeś poprzeczkę, tu jestem ja, tu jesteś ty i jest taka relacja, powiedzmy, bardzo profesjonalna i nie wchodzimy sobie w taką interakcję za bardzo. To raz. Wykonujesz polecenia. To raz. A dwa, że tam było bardzo dużo ego. Mhm. Mojego ego. I tam to ego musiało być zaspokojone. Moje. Mhm. Co było po prostu totalnym błędem w podejściu. Uważam, że każdy musi przez to przejść. Niestety u mnie wydaje mi się, że trwało to za długo. I oczywiście to nie było. Tam, ja pracuję w branży 18 lat. Mhm. Powiedzmy, że od 4 jest coraz lepiej ze mną do momentu, gdzie teraz mogę powiedzieć sobie, kurde, chciałbym ze sobą trenować, chciałbym być swoim trenerem. Mhm. Od pół roku mniej więcej mogę sobie tak powiedzieć, no bo to też były takie zwroty, gdzie ja sobie zacząłem zadawać dużo pytań. Bo zacząłem rozmawiać z tym prawdziwym sobą. Tak, poznałem tego prawdziwego siebie. Stwierdziłem, że ten prawdziwy ja jest całkiem spoko, nawet go lubię. Mhm. Teraz go zaczynam powoli kochać. I dopiero teraz jak pytam się, kurde, czy chciałbyś być swoim trenerem? Mhm. Tak. A miałeś wcześniej takie obawy, że to twoje wewnętrzne ja to jest takie, że inni na zewnątrz nie będą go szanować, tak, tolerować? Nie, nawet wiesz to, szanować... nawet nie myślałem tam o... może myślałem o szacunku. Ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie. Możliwe, że szanować. Akceptować, lubi. Myślę, że akceptacja i bycie lubianym było ważniejsze niż bycie sobą. Czyli ta presja społeczeństwa, presja środowiska zewnętrznego była na tyle duża, że była ważniejsza niż samoakceptacja i samolubienie i miłość do samego self-love. I uważam, że to przerosło i doprowadziło mnie naprawdę do ciężkich różnych przeżyć, do decyzji, które miały wpływ na resztę mojego życia, do decyzji, za które płacę jeszcze dzisiaj, ale aktualnie płacę za nie po prostu z radą. Dziękuję za naukę, jeszcze spłacam, to tak jakbyś spłacał za szkołę kredyt. Tak. I ja to jeszcze spłacam, jeszcze chwilę będę spłacał, ale to mnie nie blokuje w żaden sposób. To nie jest takie, że kurwa, nie jeszcze coś. Nie, to tylko rozwinęło. Dałem sobie z tym radę, dźwignąłem to. I teraz jest to elementem po prostu planu. Dobra, to jest do zrobienia, to jest do zapłacenia, to jest do ogarnięcia, to jest do wyczyszczenia. Rozliczyłem się ze swoją przeszłością. Chyba już ze wszystkim, tak jak sobie sięgam pamięcią, to chyba ze wszystkim jestem rozliczony. Jeżeli nie jestem z tobą rozliczony, to naprawdę przepraszam, możesz do mnie napisać, pójdziemy na kawę, pogadamy o tym. Ale też są rzeczy, z którymi ja nie chcę się rozliczać. Z bardzo prostego powodu. Bo to, że ja chcę tobie powiedzieć przepraszam, to nie znaczy, że ty chcesz to usłyszeć, że ty w ogóle chcesz mieć ze mną kontakt. I to jest znowu, jeżeli ja... Słuchaj, wiesz co, musimy porozmawiać. Nie musimy. Tak. Nie musimy. Czasami nie ma go tej gotowości też z drugiej strony, albo ta albo osoba nie ma chęci. Jest tak, po prostu ona już, to zostawiła i ona nie chce do tego wracać teraz, bo ja... No nie, no to znowu to jest wyjście z poziomu ego. Tak. Bo ja jeżeli potrzebuję twojego wybaczenia. Tak. Ja będę w tym... Tak. Nie potrzebujesz. Jeżeli spotkacie się gdzieś kiedyś na ulicy, podajcie sobie ręce, przepraszam za wszystko, mam nadzieję, że u ciebie dobrze, miłego życia, do widzenia. No w odpowiednim momencie życie skrzyżuje te drogi, jeżeli będzie taka potrzeba. Ja po prostu, ja nie wierzę, teraz to już wierzę. Trochę wierzę w determinizm tego świata i każdy pojawia się po coś, wszystko dzieje się po coś. Nie zawsze musimy to rozumieć, to może po latach wrócić. Zgadza się. To może nagle siedzisz i mówisz, wow. Teraz wiem, po co mi to było. I po prostu trzeba to zostawić. To pewne rzeczy przychodzą, przyjmuję, myślę, działam, płynę z tym. Nie walczę z tym, nie wkurwiam się. Zgadza się. Już nie mam wpływu na tyle rzeczy. No, przede wszystkim musimy wiedzieć, że i zarówno jakby w branży, w świecie i tak dalej, i w treningu nie mamy tak naprawdę wpływu na tyle rzeczy, na ile myślimy, że mamy w ogóle wpływ. A z drugiej strony miałem taką refleksję ostatnio. Wróciłem sobie myślami do podcastu z Arturem Morem, którego pozdrawiam. I Artur tam powiedział, że my jako trenerzy mamy, mimo że trenujemy z tymi ludźmi bardzo rzadko, to jest godzina, dwie, trzy w tygodniu, to mamy na nich ogromny wpływ. I ja tak się zastanowiłem na tym, kurczę, coś mi nie do końca pasowało. Ale od paru miesięcy, dwóch, trzech, uważam, że mamy zajebisty wpływ na tych ludzi. Mimo, że to jest tylko godzina,
Znaczy to ze specjalistów wydaje mi się, że mamy najbliższą relację wbrew pozorom z naszym podopiecznym, bo ona w pewnym momencie jest no, swojego rodzaju też intymna, ale też jest tak, jak jeżeli pozwolisz sobie na to i otworzysz się i będziesz empatyczny względem swojego klienta, to on się tak bardzo otworzy przed tobą, że często ci klienci zdradzą ci bardzo wiele i wydaje mi się, że tutaj dlatego bardzo ważne są kompetencje trenera pod względem komunikacyjnym i takiej trochę holistycznej wiedzy, żeby wiedział, że kiedy się zapala lampka w danej branży, że mówisz, kurde, wiesz co, teraz byś potrzebował jeszcze pomocy jakiegoś specjalisty, nie? Więc to po to trenerowi jest taka, wiesz, ogólna wiedza, żeby nauczył się i komunikować to w odpowiedni sposób i potrafił to wyhaczyć, że słyszeć. Coś jest tak, słyszeć. Kiedy to jest na rzeczy i w odpowiedni sposób zaproponować to tej osobie. Bo nasi podopieczni często nas traktują po przyjacielsku, nie? Że wręcz, wiesz, przyjdą, obnażają się przed tobą, wiesz, ze swoich problemów zdrowotnych, z tego, co się dzieje w domu, obnażają się po prostu i fizycznie, i duchowo, wbrew pozorom, więc to, jaki mamy impact, to no, trzeba przyznać Arturowi rację, że mamy niebagatelny. Niesamowity, bo jest jeszcze druga strona tego medalu. Mhm. Realnie my, jako jedni z niewielu specjalistów, pracujemy nie tylko nad psychiką. Tak. Bo jest mózg, spoko, i jest ten kontener niosący tą świadomość przez rzeczywistość. Tak, tak. I my dbamy o ten kontener, bo bez tego kontenera nie zrobisz nic. I on jest zajebiście ważny. Teraz masz umysł, masz ciało, jesteś świadomy swoich myśli, ale bardzo często ludzie nie są świadomi swojego ciała, są pasażerami. Zgadza się. Więc w jaki sposób chcesz naginać rzeczywistość do swojej woli, skoro nie masz na nią wpływu, bo nie kontrolujesz swojego ciała, swoich ruchów, nie bardzo ogarniasz, co się z tobą własnym dzieje. Więc chcesz przemierzać ten świat, patrząc klapkami na oczach albo patrząc tylko w telefon, nie będąc częścią tego, co cię otacza. Tak. No jakby nie patrzeć, no to działasz z tym, co cię otacza. No, tylko i wyłącznie. I teraz czemu ludzie są tak bardzo pogubieni? No wracamy do początku rozmowy. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, ze sobą, bo jesteśmy w wirtualnym świecie. Tak. Bo odcięliśmy się od rzeczywistości. I tutaj wrócę na chwilę do tej rozmowy o chodzeniu na bosaka. Zacząłem sobie chodzić na bosaka i nigdy w życiu nie czułem się tak bardzo tu i teraz i tak wbity w tą rzeczywistość, jak w momencie, kiedy chodzę na bosu. Tak, bo to nawet fizycznie wymaga od ciebie. Chodzę wolniej, czuję więcej, jestem bardziej. Mam czas na to, że jak idę wolniej i patrzę, gdzie idę, to kątem oka mogę zobaczyć coś więcej, bo idę wolniej. Tak. Przestałem się spieszyć. Mam czas, na wszystko mam czas. Tak, jest czas i widzisz w ogóle świat dookoła, tak. Nie? Masz z nim jakiś rzeczywisty kontakt, a nie tylko, wiesz, i jak normalnie za oknem w autobusie ci przemija. W metrze tak. Jeszcze, ciemno wszędzie, nic nie widzisz, tunel przed tobą i zero doświadczenia tej rzeczywistości. Tak. Przeskakuje z destynacji do destynacji. Tak, dokładnie. Mam takie punkty. I to przeskakiwanie z destynacji do destynacji, zmienić trochę agendę tam, co masz. I to przeskakiwanie z destynacji do destynacji uważam, że za bardzo się wkradło do treningu. Pozycja w dole, pozycja w górze. Jeżeli te pozycje się zgadzają, to przyjmujemy, że jest OK. Tak. Czy wiesz, co się działo w dole? Tak. Czy wiesz, co się działo w górze? Tak. A wiesz, jak tam doszedłeś? Co? I znowu. I hołdujemy tym pasażerom w ciele. Tak. Szybciej, mocniej, bardziej, więcej. I uważam, że niestety to jest moje zdanie i ja w ten sposób ze swoimi klientami pracuję i to chcę promować, żeby trochę zwolnić. Z kim my pracujemy? Z Kowalskimi. No, oczywiście, że tak. Czy oni muszą ten wynik zrobić na olimpiadę? Nie. A nawet pracując z olimpijczykami, bo miałem taką przyjemność, ich też trzeba wyhamować. Bo oni też jest wynik, jest start, jest meta, jest sygnał, jest to, jest tamto, jest sramto, jest trener, dietetyk, a ty? Zdecydowanie. A ja jestem tu, jestem narzędziem. No nie. No to słuchaj, to jest właśnie ten sam etap, jak gdzieś tam miałem okazję spotkać się z najlepszym gimnastykiem w Polsce i teraz sytuacja wyglądała tak, że on był jakby w swojej rutynie treningowej
I oni nie mieli wcześniej czegoś takiego, żeby się pobawić ruchem, nie? Czy zrobić jakieś inne nietypowe salto. No i kiedyś trener mi po prostu zapytał, czy mogli zrobić warsztat z takich innych salt, nie? Tak? Bo oni nie robią, nie wiem, salta z jednej nogi albo coś tam i tak dalej. Bo to jakby... Jak to jest możliwe? Bo oni mają układ. Układ, który muszą zaliczyć na tym, nie? I nie ma zabawy tym ruchem. Czyli on ma zadanie, że musi się nauczyć tego, nie? A ja mu pokazałem tym dzieciakom wtedy. Mówię, patrz, możesz zrobić tak, a to jest tylko jakby twoja impreza twórcza. Zobacz, możesz z tego ruchu. I pół roku później, rok później spotkałem się z tym trenerem i on mówi, że po tym treningu te jego dzieciaki zrobiły nagle taki progres, bo im się odpaliło, że oni mogą mieć więcej możliwości. Oni mogą, wiedzieli, że mogą się tym bawić, że nie mają się tylko nauczyć danego ruchu, tylko nagle, kurde, to jest fajne, bo mogę wyrazić siebie. Nie narysuję tego nigdzie. Mhm. To jest też to, co... Bo oni mają zadanie, to super. Oni mają zadanie. Mają przedstawione zadanie, nawet nie mają go super objaśnionego. Mają zrobić tak. Dokładnie. I teraz masz pchnąć to trochę wyżej. Nie wiesz dlaczego, po prostu masz pchnąć bioderka wyżej. Masz się mocniej odbić. I nie ma tego procesu, dlaczego masz się tak dziać. Po prostu masz to zrobić, żeby być jak najbliżej tej perfekcyjnej formy. I to oni są dopasowywani do wzorca. Tak. I oni mają odtworzyć zadanie. Nauczenie, obserwacje i odtwarzanie zadań. Bycie, posiadanie takiej reakcji bardzo podstawowej, pierwotnej, odruchów, to są niższe piętra mózgu. Tak. A tworzenie, tylko nie mówimy tworzyć, oni nie mają tworzyć, oni mają odtwarzać zadania. I w momencie, kiedy pobudzamy im tą kreatywność ruchową, odpalamy płat czołowy, odpalamy wyższe piętra mózgu, odpalamy móżdżek i tam się dzieje, tam świeci. I nagle się okazuje, że oni sami będą w stanie po czasie, wyląduję na jednej nodze, to zrobiłem, to się stało tak. Tak. Okej, okay, czyli mam więcej pozycji ciała w przestrzeni, ja muszę odpalić więcej mięśni, wylądowałem na drugiej, o, jest różnica. Jaka jest różnica? Co musisz zrobić na lewą, na prawą, żeby czuć się tak samo dobrze? A potem to połącz. I zrób to swoje na dwie nogi, ale wykorzystaj to, czego się właśnie nauczyłeś. Tak. I stwórz swój wzorzec. Czyli zadanie pozostaje to samo, zrobić salto. Tylko bierzemy pod uwagę organizm, który wykonuje długość kończyn, siłę, masę mięśniową. Na organizm składa się też środowisko wewnętrzne, czyli to, gdzie zostałeś wychowany i jak. To ci już ci daje pewne wzorce, bo niektórzy będą chodzić wiecznie tak, a niektórzy będą chodzić wiecznie tak. No i to jest ich pozycja wyjściowa i tego to ciężko będzie zmienić. I z innej pozycji wyjściowej oni mają zrobić to samo zadanie w ten sam sposób. No przecież to jest kurwa absurdalne. Tak, totalnie absurdalne. No, ale wiesz, finalnie właśnie gimnastyka moim zdaniem poszła w ten, ma ten wielki problem, że na końcu przychodzi coś takiego, że masz kryteria oceny wylądowane dokładnie salto w tak, masz tyle punktów. I on sobie układa i przez cały rok, pół roku, ćwiczy powtarzalną jedną sekwencję w kółko, tak żeby ją wylądować, hop, skleić, idealnie, perfekcja. I on jedzie już z nastawieniem też w ogóle na zawody, jaką będzie miał punktację, nie? Że on walczy o 73 punkty, nie? I wie, że tylko o to walczy, bo na przykład wyżej nie będzie. Nie, zabijamy też tą kreatywność w tym ruchu, moim zdaniem. Mimo, że gimnastyka, jaka sama w sobie jest genialna, to te ramy, w które została włożona, to po prostu zabijają wszystko, tak? No i stąd ja na przykład wywodzę się bardziej ze sportów właśnie kreatywnych, nie? Parkour, freerun, breakdance, te sprawy. Tam liczy się przede wszystkim kreatywność. To jak gdzieś tam się poruszasz wczoraj, tym ciałem. Wczoraj rozmawiałem z Małgorzatą chwilę, tylko że jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, czy to jest 2 miesiące, musiałbym sprawdzić, nieważne. Uszkodziłem bark po powrocie z surfingu. Poszedłem na jiu-jitsu, zrobiliśmy mocne spary, żeby zobaczyć, gdzie jestem i na czym muszę popracować. Bark już mi bolał na surfingu, więc wszystkie te ruchy były problematyczne. Zrobiłem sobie przerwę, przyjechałem, no, uszkodziłem slap, poziom drugi, problem. No, trzeba operować. No, slapa drugiego, no niestety, trzeba operować. No, okazuje się, że byłem wczoraj na jiu-jitsu i strasznie to lubię. I na razie nie muszę się operować, podciągam się na drążku, już, mam duże zakresy ruchu, faktycznie złapałem ostatnio rower, bo mi upadał, dał radę.
Ale to nie o tym. Do tego jiu-jitsu wrócę. Stwierdziłem, że strasznie to lubię. Właśnie strasznie to lubię dlatego, że masz przeciwnika albo partnera. Mhm. Bo to są dwie postaci i kwestia, którą rolą przyjmie. Taką, ty też wtedy taką masz praktykę ruchową. Jest bardzo dużo ciebie w tym. Mhm. I dla mnie jiu-jitsu jest takim kosmicznym treningiem woli. Mhm. Bo to moja wola, moja chęć, moja intencja i ta niezduszona wola sprawia, że ja się ruszam. Ja szukam rozwiązań, ja muszę się zastanowić, jak przeciwstawić się twojej woli. Czyli najpierw muszę cię zdominować, zamknąć ci możliwości ruchowe swoim sprytem, a potem zacząć grać w swoją grę. Tak. I to jest tak totalny akt tworzenia, który wychodzi z tej wolnej woli, że to jest coś po prostu niesamowitego. Gdzie jesteś w tej, zarządzasz przestrzenią, zarządzasz sobą i zarządzasz innym człowiekiem. Tak, bo tak, to jest też chcemy bardzo często zarządzać obciążeniem, a nie potrafimy zarządzać sobą, bo jesteśmy tutaj pasażerami. I kurde, to jest dla mnie też trochę absurdalne. I bardzo się cieszę, że się wbiłem w taką niszę. Bo też nie mówię, że wzorce są złe, też nie mówię, że ta gimnastyka jest zła. To jest, jeżeli ktoś chce to robić, to jest super. Tak. Tylko to jest bardzo wąska specjalizacja. Uważam, że specjalizacja jest dobra dla insektów. Cytat z książki z Prometeusz Wyzwolony. Dobrze pamiętam. No i u podstaw każdy specjalista jest człowiekiem. Zgadza się. Ale nie każdy człowiek jest specjalistą. Ja pracuję z ludźmi. Na podstawach, na tym połączeniu, dlaczego nie możesz tego zrobić, co tam cię blokuje, gdzie ty jesteś, czemu się denerwujesz, czemu to jest trudne, gdzie chcesz zejść niżej. I mogę być mistrzem regresji, nie ma problemu. Nie ma problemu, mogę być mistrzem regresji, ale właśnie po to, żeby ludzie trochę więcej poczuli swojej woli i tym, że ta ich wola wyraża się akcją, wyraża się działaniem, to co zresztą wyraża się tym ruchem. I dzięki temu, że ci ludzie są bardziej pewni siebie w sobie, bo poznali siebie, no są w stanie kroczyć w tej rzeczywistości tak, jak chcą. Tak. Bo czują tą rzeczywistość lepiej i w tej rzeczywistości sami ze sobą czują się lepiej. I tu osobistym jestem przykładem na to, że jak dogadasz się ze sobą, to wszystko się może zmienić. No, już tak. W końcu ty jesteś dowodzącym, głównodowodzącym swoją rzeczywistością. No wiesz, ja na przykład bardzo często powtarzam też kursantom na szkoleniu, że przede wszystkim, czy to jeżeli chce, nawet mamy trening medyczny, motoryczny, specjalistyczny, jakikolwiek, jeżeli chcemy działać w prewencji urazów, no to po pierwsze prewencja, no to nie jest nic innego jak ilość tam tych strategii nakumulowanych w tym mózgu, to jest jedno, ale najważniejsza jest tak naprawdę sensomotoryka, a sensomotoryka i w ogóle jakby cokolwiek co robimy, to pamiętajmy, że jest najpierw senso, a później motoryka, czyli najpierw muszę czuć. Ja mam takie, pozwolę, że ci przerwę. To, co ci mówiłem o tym kolejnym tatuażu, że tam będzie stillness. Nie ma ruchu bez ruchu. Otóż to. Wycisz się najpierw wszystko, luz, pełen luz, bądź amebą. Pomyśl, co chcesz zrobić, czyli właśnie poczuj, gdzie masz te segmenty. I teraz, zanim ruszysz ręką, to pomyśl, co chcesz zrobić, czyli jest ten sens, ok, chcę być tu. To teraz zacznij powoli napinać mięśnie do momentu, kiedy czujesz, że coś się zaczyna i zostaw. Dokładnie. I przemyśl, czy napięło się to, co ty sobie wyobraziłeś wcześniej. Czyli to jest, ostatnio miałem przyjemność oglądać webinar, brać udział w webinarze Mikołaja Stańczaka, Moniki Garboś, kodowanie ruchu. I to się nazywa preflex. Czyli zanim pojawi się jakikolwiek odruch, to masz ten, to wyobrażenie tego, co chcesz robić, to mózg jest tym predyktorem, co tam się wydarzy. I to się zaczyna dziać. I wtedy się dzieje fajnie, bo zaczyna się ten dynamiczny ruch, który ty musisz na bieżąco, zmieniać. Ale zanim będzie to, musi pojawić intencja. A im lepszą intencję masz, im lepszą świadomość narzędzi, którymi dysponujesz, masz, tym lepiej zrobisz zadanie. Otóż to. A im sprawniejszy ruchowo i motorycznie jesteś, tym łatwiej będzie ci zmienić to zadanie w trakcie. Otóż to, i do tego jest nam potrzebne to, żeby takie główne stacje nadawcze, typu większe stawy i tak dalej, żeby to mniej więcej komunikowało się między sobą i z górą, żeby to płynnie przechodziło w jedno, w drugie, tak? Czyli jak już wiesz,
pobudzimy to czucie, zaktywujemy sobie górę, no to teraz fajnie, żebyśmy wprowadzili do poszczególnych stawów i komunikacji między nimi, pokazać im, no słuchaj, taką mamy możliwość, możemy tak pracować i człowiek sobie to koduje i sobie coraz więcej jakby strategii ruchowych zaczyna budować i one są idealne dla niego, dla otoczenia, dla tego wszystkiego, co się będzie gdzieś tam działo. Ja wszystkie te mikroruchy strasznie lubię. Mhm. To są palce, o kurde, to są palce tak, i nie rusz tak. Dłonią. Jak to? No tak to. Mhm. Teraz jeden palec, drugi palec, ale nie ruszaj trzecim palcem i nagle tu jest pierdolnik. Tak. I to jest zabawne. Nikt się o tym nie zastanawia. Mhm. Też jest druga sprawa, znowu wrócę do tego chodzenia na boso. Mhm. Znowu, mamy zmysł wzroku. Mhm. Mamy kanaliki. Zmysł równowagi. Mamy dłonie, mamy te punkty dystalne, bardzo ważne. Tak. No to są oczy. I mamy buty. Mhm. Na oczach. Mamy klapki na oczach. I też będę bardzo szczery, co może zabrzmieć szamańsko. I kurde, tego też się przestałem wstydzić zasadniczo. Mhm. To może zabrzmieć szamańsko. Bo ja nie na wszystko mam badania. No ja jestem szamanem. Na większość rzeczy są badania, mogę cię znaleźć, przełożyć. Pewne rzeczy robię na bazie, czuję to, widzę, mam doświadczenie, zbieram doświadczenie, mam feedback od swoich klientów i to po prostu działa. Dlaczego? Mm-hmm. Nie do końca, nie jestem geniuszem neuro, tak. Nie do końca wiem, ale wiem, że to działa i mogę sobie grzebać, szukać. I osobiście, jeżeli chodzi o moje problemy z kręgosłupem, to ich nie mam. W momencie, w którym zadbałem o podstawę, na której stoję, i mój środek ciężkości się zmienił, bo zdolność do przebywania na stopie się zmieniła. Ja totalnie inaczej stoję, inaczej chodzę. Zmieniam te pozycje też. Tak. Kurde, no nie mam problemu z plecami. Ale wiesz co, to jest tak jak trochę ja się tutaj odejdę w kierunku właśnie szamanizmu, czyli medycyny chińskiej między innymi, nie? Stopy, miednica. To jest fundament, to są emocje fundamentalne też, nie? Cała ta energia, która się tu kumuluje, to nic innego jak ja się czuję, czy ja mam poczucie bezpieczeństwa, wszystkie te sprawy. I więc jeżeli ja dbam tak naprawdę o stopę, o miednicę, to ja dbam też tak naprawdę o swoje poczucie bezpieczeństwa, o mój dom, o moje fundamenty życiowe, tak? I na tym dopiero możemy zbudować całą resztę, nie? I to jest... ktoś nam się może śmiać, czakry tamto, siamto, ale to jest idealna też symbolika pewnych rzeczy, jak my powinniśmy tutaj sobie poukładać, bo też żyjemy w takim świecie, gdzie mamy taki dysonans ludzi, którzy są albo za bardzo, ja się śmieję, w tych czakrach tutaj za bardzo i odlatują w kosmos, albo za bardzo są tutaj za bardzo, wiesz, utrzymani za sztywno na ziemi i nie dopuszczają emocji do siebie, nie dopuszczają intuicji, czucia i tak dalej, więc jest taki, wiesz, albo ktoś jest za bardzo zwiększone napięcie tutaj, albo zwiększone na napięcie tutaj i a tak naprawdę, czy medycyna chińska, czy cokolwiek mówi o tym, zacznij najpierw zadbaj o fundament, o podstawy, o dom. Na tym idą emocje, pewność siebie, wyrażanie i tak dalej, i tak dalej. I potem budujesz intuicję. Myślałem ostatnio o tym. Mhm. A właśnie a propos, co jest najważniejsze? Mhm. Co jest najważniejsze? Poczucie bezpieczeństwa. A fizycznie? Mhm. Z którym elementem byś pracował pierwszym? Co jest według ciebie najważniejsze? Że teraz ja będę prowadził podcast. Od razu ci powiem, że nie znam odpowiedzi jeszcze na to pytanie. Co jest najważniejsze? No tylko ten kontekst by tu był potrzebny, nie? Bo wiesz, jak zaczynasz pracę, to w pewnym momencie ja muszę się dostosować do mojego podopiecznego, bo każdy z nas patrzy na rzeczywistość zupełnie inaczej. Tak. I dla ciebie będzie coś zupełnie innego najważniejsze w tym momencie, a dla mnie będzie coś innego, ale jako terapeuta ja muszę zdjąć swoje okulary, przez które ja patrzę, otworzyć się, nie oceniać i wejść na chwilę w twoje okulary i zobaczyć, co tam się dzieje. I wtedy dopiero mogę dostrzec, co będzie najważniejsze na ten moment w tej chwili. A ile jest dogmatów i wyznań treningowych, które mówią, że kręgosłup jest najważniejszy. No tak. Miednica jest najważniejsza. Oczywiście. Nie wiem, co tam dalej. Ale właśnie to. Cała fizjoterapia się na tym opiera, że wybierasz sobie element i prowadzisz szkolenie z jednego elementu. Nie? To jest jakby nieracjonalne jakby w naszym ciele, które jest powiązane z mnóstwa różnych systemów. Strasznie.
Pozycja oczu wpływa na pozycję głowy. Jeżeli nie zmienisz kręgosłupa odcinka szyjnego, to ciężko będzie zmienić pozycję głowy, ale jeżeli nie stoisz twardo na stopach, to zmiana pozycji głowy będzie kompensowała gdzieś w środku. No, to tak. Więc teraz znowu masz... Ja uważam, że są trzy elementy, które są zajebiście istotne. Mhm. No dobra, cztery. I z każdym z nich można pracować osobno. Pięć. No, no. Pięć. Stopa, miednica, idę od dołu, nie, po prostu nie jest, nie, okay, okay. Stop, no. One są tak samo ważne. Stopa, miednica, kręgosłup, głowa, pozycja sama głowy, ruszanie głową i oczka. Mhm. Żeby te oczka nie musiały podążać za głową. Mhm. Więc to tak, jak, żeby... tak, to jak patrzymy, znaczy, bo ogólnie powinniśmy mieć zdolność tego, żeby dysocjować największe, powiedzmy, takie, te kluczowe elementy między sobą, nie? Bo jeżeli nie mamy tej zdolności, to zaczynają się nam robić tarapaty. Te duże, a jak wejdziemy jeszcze dalej i te małe też zrobimy. Nie, no to fantastyczne. To jest właśnie, to jest dla mnie coś tak niesamowitego, coś, co jest tak bliskie mi, z czym ja bardzo chcę pracować. Bo tam się musi pojawić dużo spokoju, tam się musi pojawić dużo skupienia i tam to wtedy ty jesteś najważniejszy. Tak, 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 tak. I nie da się nie być tu i teraz. Nie da się. Bo inaczej nie masz kontroli. Nie, no. I dlatego te mikroruchy, te małe rzeczy, to mnie strasznie jara. I poznawanie tych małych możliwości, to może się wydać, nie wiem, bardzo śmieszne, kurwa, odsuwam głowę. Jak oddycham tak. Tu. No i oddychanie, może tym szóstym zmysłem, to oddychanie na to wszystko, bo znowu sposób, w jaki oddychasz przy zmianie segmentów, znowu ma wpływ na segmenty i na poczucie ciebie. Tak. Więc nie ma jednej najważniejszej. Jest ta jedna najważniejsza rzecz, której najbardziej ci brakuje. I to może zmienić bardzo dużo. Co powiedziałeś, trzeba znaleźć tą jedną rzecz, dogadać się z kimś, ale żeby ktoś ci powiedział tą jedną rzecz, to on musi się dogadać ze sobą. Dokładnie. Więc trzeba go trochę czasem po prostu poobserwować. I znowu, trzeba go obserwować w sztucznych wzorcach, próbować go dopasować do wzorca, czy dać mu zadanie i zobaczyć, jakimi wzorcami on dysponuje. Mhm. Bo ostatnio od tej strony podchodzę, weź się tu poruszaj, a złap piłkę. Tak. Złap kijek, a weź podskocz. I to mi mówi więcej, niż diagnostyka. Mhm. Diagnostyka powie mi dużo w momencie, kiedy będę wiedział, co diagnozować. Mhm. Zdecydowanie. Zepsują nam wszystko. Siemanko. Dzień dobry. Znaczy cicho. Ci nagrywa się. Zrobimy sobie tak pauzę. Na czym my sobie tam skończyliśmy? Nie mam pojęcia. Wiesz co, tam był ten... Diagnostyka. Diagnostyka, a nie diagnostyka. I właśnie pojawił się, zobacz, powiedzieliśmy o diagnostyce w ruchu i przed Dawid, z którym prowadzę szkolenie. Właśnie próbujemy trochę ludziom pokazać szerszą perspektywę, że nie trzeba najpierw tego człowieka dopasowywać do wzorca, tylko zobaczyć ich wzorce i tak dobrać obciążenia, żeby obciążać to, co mają i znają, szukać tych bardziej optymalnych możliwości, pokazywać im, ale potem też iść jeszcze dalej, w drugą stronę. Tak. Jesteś tu jest optimum, więc pokażemy ci pełne spektrum, tak żebyś ty z tego teoretycznego optimum wybrał swoje, bo to, które masz faktycznie, niosło cię przez życie, przez 20, 30, 40, 50 czasem lat i nic ci nie zepsuło. Ale jeżeli teraz będziemy to obciążać, no to jest szansa, że zbudujesz silne kompensacje, które tylko sprawią, że będziesz czuł się gorzej. Tak. Więc obciążamy, wiadomo, że to, co jest najlepsze do obciążenia, w najlepszy możliwy sposób, optymalny sposób obciążamy, ale dajemy też ten bufor bezpieczeństwa ruchowy i tworzymy ludzi, którzy potrafią wykonywać nieskończenie wiele zadań, bo mają dużo możliwości, bo mają szereg klocków. Teraz jeżeli ty chcesz pobiec, no to nie musisz wykonywać mi dynamicznych wykroków i dążyć do tego, żeby to było, bo to jest wykrok, to jest bieg, to, że są części wspólne, okej, ale intencja jest inna. No, skoro intencja jest inna, to w jaki sposób ruch może być ten sam? Teraz właśnie zamiast tworzyć roboty od twórców, tak jak robi to przygotowanie motoryczne, to my raczej mamy praktykę ruchową. Teraz ile tego ma być w tygodniu, to w ostatnim tygodniu Jacek Bilczyński wstawił post, który po prostu koloruje wszystko. Masz uzbierać 30 do 60 minut treningu siłowego w tygodniu, żeby utrzymać albo poprawić zdrowie. To co to jest, raz w tygodniu full body workout? No. Dziękuję, do widzenia.
krótko i na temat. I masz następne badanie na prawie milionie osób chyba. Mhm. Przy takich ekstremalnych przypadkach 5 minut aktywności fizycznej dziennie, vigorous activity, jest w stanie znieść negatywne skutki siedzenia przez 8 godzin, czy tam przez 4 godziny. Mhm. I tam patrzyli od 4 do 8 godzin. I naprawdę wystarczy się 20 minut, 30 minut dziennie poruszać. Więc teraz tak, jeżeli ja zrobię raz w tygodniu full body workout, jeżdżę codziennie do pracy rowerem 20 minut w jedną, 20 minut w drugą, to ja nic więcej nie muszę. To zostaje mi 6 dni na to, żebym, kurde, porzucał piłką, nauczył się żonglować, poczytał książkę. Bawił się tym ruchem i w ogóle miał przyjemność. Pograł na ukulele. Jezu, ostatnio wyciągnąłem ukulele i zacząłem się uczyć grać na ukulele. I okazuje się, że moja mała motoryka jest w dupie. Że ja nie potrafię tego zrobić. Ja to robię cały. Tak. Bo całe życie robiłem to cały. Nie ma koordynacji lokalnej. I moje jiu-jitsu jest też tysz, i trzymać. Czołg. Jestem czołgiem. A może puścić. Dokładnie. A może jakbym w życiu zaczął więcej właśnie tak puszczać i robić trochę delikatniej, wolniej, swobodniej. I miałbym czas na przemyślenie tego ruchu w trakcie i zmianę, a nie kamikadze, hurra. No dobra, ale co się stało, że nagle puściłeś to wszystko, co się zaczęło dziać, nie? Bo odbiegliśmy, myślę, że to sobie wrócimy właśnie w następnym podcaście z ekipą do ruchu, ale co się wydarzyło w życiu, że wiesz, najpierw się wytworzyła ta potrzeba zbudowania zbroi, a następnie... Kompleksy. Na początku były kompleksy. Była jakaś taka konkretna sytuacja albo x sytuacji, które... Stary, jak jesteś małym, grubym dzieckiem i dorastasz i twoi koledzy randkują, a ty nie, i nie jesteś akceptowany, i gruby na bramkę, i to, i tamto, no to się z czegoś... No to jest ta potrzeba akceptacji. Ojca nie ma w domu, a jak jest i robi z tobą lekcje, to i tak jest źle. Jesteś, bo w jego świecie taki chuj, albo mój, albo chuj. No więc potem ty się uczysz tego, że albo mój, albo chuj, no to żeby móc mówić albo mój, albo chuj, no to musisz mieć do tego pewne prerekwizyty. W postaci na przykład dominacji. Psychicznej, fizycznej. No i od czego się zaczęła? Nie wiem ci powiedzieć. Od czegoś zaczęła zmiana? Nie, ta zmiana później. Ta zmiana później? Nie wiem, od czego się zaczęło. Mały Konrad zmienił w bestię? Na tym się nie zastanawiam, kiedy to nastąpiło. Jak o tym wszystkim myślałem, rozprawiałem, to stwierdziłem, że to już w pewnym momencie nie ma sensu zastanawiać się, skąd to się wziąć, bo to już było. Tak. I czy ja muszę przerabiać naprawdę wszystko tak po kolei? Nie wiem. Myślę, że jakby tak było, to by też przyszło, albo jakbyś to wyczaił w pewnych schematach, które przeszkadzają ci teraz. Nie umiem ci tego powiedzieć, kiedy to było. To na pewno kiedyś gdzieś tam. Może to nie było tylko jednego trach punktu. To po prostu rosło i powoli z różnych stron. Wyrastały takie kolce z tej kulki. Ale to było tak, że wiesz, zamknęłeś się, nie wiem, na siłowni i poszedłeś w to i dobrało się towarzystwo, obserwowałeś środowisko i jakieś takie wzorce nabywałeś, że tworzyłeś taką postać? Myślę, że to środowisko miało największy wpływ i moje jakieś właśnie niepowodzenia u płci przeciwnej. Byłem zawsze inteligentnym gościem. Nie miałem problemu w nauce, ale był jakiś przełom. A to lepiej jest wyjść z chłopakami, zjarać trawkę, popalić papieroski, coś się pobujać po osiedlu, niż się pouczyć. I trzeba było zaspokajać środowisko. Zamiast lekcji potem w domu trzeba było zrobić tak, jak sobie to wolałem rysować. Ja zawsze lubiłem rysować, tworzyć tą artystyczną swoją duszę gdzieś tam wspierać, ale wszystko to zostawało dla mnie. Tego nie pokazywałem, no bo wstyd. No tak. Kto będzie się rysował? Ale co było lepsze? No lepiej to było wziąć rękawice i ponaparzać się z kumplami. Spoko, nigdy tego nie lubiłem. Zawsze zostawałem w pierdzie, nigdy tego nie lubiłem. Zawsze trochę tego bałem. No a teraz proszę bardzo, wyrosłem na chłopa, który robi medale na mistrzostwach w Polsce. Tak. Ale też w takiej dyscyplinie zmieniłeś sportu, też zupełnie... postrzeganie, wydaje się. Tak. Patrzysz na to jak na szachy na przykład. Tak, bardziej niż na samą w sobie walkę.
Nie wzbudza to też we mnie tak dużych różnych emocji. Ale też zacząłem trenować boks tajski, no i tam poznałem mocnych chłopów znowu. No i takie wzorce. I kurczę, nie umiem ci powiedzieć, kiedy to gdzieś tam miało taki drastyczny wpływ na mnie, że się zamknąłem na siłce. No. Ale miało. Był taki moment, że strasznie dużo. Potem poszedłem do kulturystykę. I strasznie schudłem, a potem zbudowałem. I myślę, że to były takie też przełomowe momenty, gdzie były fora internetowe, SFD i takie tam. Że ludzie wrzucali swoje przemiany i motywowali. Ja oczywiście też miałem swój dziennik treningowy w internetach i się tym chwaliłem. Chyba też startowałeś kulturystycznie. Startowałem. Miałem dużo startów. I zawsze coś komuś nie pasowało. Zawsze coś było za mało, zawsze byłem za chudy, za jakiś. I wtedy się pojawił towar? Po pierwszych zawodach się pojawił towar. Bo no właśnie, no wystartowałem w zawodach, zmieniłem się, w ogóle moja sylwetka już była zupełnie inna niż to, co było kiedyś. No ale wiesz, no to było dalej za mało. To nie był już gruby Konrad, był dobrze wyglądający Konrad, tak, ale tam były byki, tak? Tam były byki i to, że ja wyglądałem fenomenalnie, to byłem za mały, ale już byłem chudy, więc to było spoko, już miałem jakieś mięśnie, to było spoko, ale byłem za mały. No dobra, no to ja im pokażę. I oczywiście, co słyszałem, no nie masz genetyki, daj spokój. Kurwa, ja nie chodzę. To dlatego, że towaru nie biorę. Pyk. No i tak zleciało mi 8 lat na towarze. I dalej, nigdy nie byłem z siebie zadowolony. Wiesz, kiedy byłem z siebie zadowolony? Dzisiaj. Wczoraj. Przedwczoraj. A nie zdobywałeś medalu. Nikt cię nie poklaskał i tak dalej. Nikt nie poklaskał, ale właśnie ten wpływ środowiska zewnętrznego i ten podziw, jaki to wzbudzało, że ta ciężka praca, poświęcenie. Super, jestem tytanem pracy. Kurwa, jesteś męczennikiem, który robi to dla kogoś, a nie dla siebie. I poddawałem się tej presji, poświęcałem bardzo dużo temu, no bo to w ten sposób właśnie uważałem, że mogę zdobyć szacunek, że byłem takim super samcem alfa. Chciałem być samcem alfa, gdzie nigdy nie byłem, nie jestem, nie będę, nie chcę być. Jest mi z tym super dobrze. Super, jestem jakby moment, który sobie uświadomiłem, że po prostu mam tu w dupie. Tak. I taki wewnętrzny spokój, chill. I wtedy właśnie przychodzi ta chyba sama akceptacja. Więc... Ale co w takim razie się wydarzyło, że nagle się to pojawiło? Bo to też nawet na twoim Instagramie można zobaczyć, że był taki moment, że wiesz, wszystko czarno-białe, tamto, siamto, nie? A potem nagle już się kolory zaczęły też pojawiać. Poznałem świetnego psychiatrę. Pozdrawiam pana doktora Matyję. Z czym po prostu zacząłem gadać. On w ogóle wyciągnął do mnie rękę, że tak powiem, na Instagramie właśnie. Jest fajna historia, gdzie ja się wypowiadałem o moich stanach depresyjnych, co ja z tym robię. I on mi zwrócił uwagę, żebym tak chula optymistycznie czegoś tam nie robił. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale tak po prostu zwrócił mi uwagę, że wiesz, że może to, może tamto. I ja jeszcze wtedy takie, kurwa, co mi gość będzie mówił? Pierdolił mi jakiś jebak z internetu, kurwa, jak ja tu chcę dobrze. No on potem mówi, wiesz, ja znam się. Jestem psychiatrą. Nie? No. Ja to mówię, o kurwa, no dobra. Pogadałem z gościem, potem się spotkałem z gościem i myślę, że to był taki przełomowy moment i ja mu zresztą pisałem niedawno, próbuję się dostać na wizytę i on mnie nie chce przyjąć, to jest w ogóle też tak? Nie chce już jechać. Po co ty wtedy nie chcesz, wiesz co? A to mieliście kontakt taki fizyczny? Czy fizyczny, mieliśmy kontakt fizyczny też, Piotrek był u mnie na treningu, ułożyłem mu plan treningowy, wszystko, pogadaliśmy sobie, ja nigdy nie byłem realnie u niego na terapii. To teraz będzie, chciałeś mocny podcast, to jest moment prawdy, który nie zna nikt, przyznaje się. Ja mówiłem o latach terapii, o tym, o tamtym, tylko ja nigdy nie byłem na żadnej terapii. To ja. Jestem self-made i jest kilka spraw. Właśnie poznawanie ludzi, rozmawianie z ludźmi. To mi dużo dało. Moja cudowna narzeczona mi strasznie dużo dała. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi strasznie dużo dała. I to będzie hit tego podcastu i pewnie jest dużo ludzi, którzy przestaną mnie obserwować. Narkotyki. Mi narkotyki uratowały życie. Mikrodosing psylocybiny sprawił, że ja odblokowałem siebie na siebie. I
coraz więcej było mnie, coraz więcej było ciepła, coraz więcej było zrozumienia, coraz więcej było spokoju, coraz więcej było wewnętrznego dialogu, bo zaczęły mi się w końcu przestawiać te kleby. Wiesz, i one się zaczęły łączyć. I ja się zobaczyłem siebie, miałem takie przygody, takie tripy, gdzie bardzo głęboko wpadłem. No i niestety psychodeliki sprawiają, że tam nie masz możliwości powiedzieć nie. Tak, koniec. Tam już wpadłeś i tam jesteś, musisz to przejść. I kiedyś uważałem, że każdy powinien spróbować. Aktualnie, uwaga, wiele z was i wielu z was absolutnie nie powinno próbować. Albo nie bez nadzoru. Albo nie bez nadzoru, dokładnie. I teraz nie bez nadzoru, uwaga, nie polecam szamanów. Absolutnie. Uważam, że mamy coraz więcej lekarzy, a jako że niestety status prawny w Polsce jest jaki jest. Ale dzieją się dobre rzeczy. Jest Polska Sieć Polityki Antynarkotykowej. Czy Polska Sieć Polityki Narkotykowej, nie pamiętam, przepraszam. Jest Polskie Stowarzyszenie Psychodeliczne, które współpracuje z tą siecią. I to są ludzie, którzy tłumaczą mechanizmy, wprowadzają MDMA, psylocybinę do leczenia. Jest mnóstwo badań, nie w Polsce, ale jest szereg badań, które mówią co, jak, gdzie, dlaczego, po co i że to działa. MDMA przy PTSD i przy innych problemach. To przy tym, to są zupełnie inne podejścia niż to, co widzimy w klubach, na imprezach czy właśnie u szamanów. Tak. I w tą stronę myślę, że powinniśmy iść. Absolutnie nie chcę propagować tego, co zrobiłem ja. Ja mówię, co zrobiłem. Tak. To tyle. Bardzo często uczymy się na własnych doświadczeniach. Dlatego też we wrześniu 15 albo 16, albo 16 o konferencji psychodelicznej, na którą idę właśnie po to, żeby uczyć się więcej. Rozumieć to bardziej, ale też nie po to, żeby gdzieś komuś tylko co ja ze sobą zrobiłem realnie, co się działo i tak dalej. Bo im więcej o tym czytam, słucham, poznaję, tym widzę, że tak, to było to. No ja się cieszę, że ja to zniosłem. Miałem świetnego przyjaciela, który był ze mną w tym wszystkim, bardziej doświadczonego, czyli można powiedzieć, że ja miałem szamana. I nie zrobiłem tak, jak mówię. I właśnie dlatego, że zrobiłem tak, jak mówię, to mówię, żebyście tak nie robili. Tak. Żeby nie popełnić głupich błędów, które dokładnie. Mogą kosztować. Dokładnie, mogą bardzo dużo kosztować. Więc to nie jest tak, że z chóry optymizmem teraz wszyscy powinniśmy jeść grzybki, bo absolutnie nie. Co nie zmienia faktu, że moja transformacja i moja przemiana zaczęła się w momencie, kiedy psychodeliki wrzuciły mnie w mroczną piwnicę mojego własnego ego w środku. I to nie było fajne, to nie było miłe doświadczenie, to nie było fajne doświadczenie, ale było. Wiesz co, ja mam taką teorię właśnie, że psychodeliki mamy tak naprawdę świadomość, podświadomość, nie? I w tej podświadomości jest gdzieś tam i to nasze wewnętrzne dziecko uwięzione, różne demony i tak dalej. Natomiast pomiędzy na pomoście stoi taki ochroniarz. No i normalnie, jeżeli wszystko jest dobrze, to my mamy dostęp do swojej podświadomości, tak? Ale w momencie ten ochroniarz jest po to, żeby chronić twoje wewnętrzne dziecko. Więc jeżeli ty robiłeś sam sobie krzywdę temu wewnętrznemu dziecku w jakiś sposób, to ty jesteś na czarnej liście tego ochroniarza, więc on cię nie wpuści do podświadomości. Więc teraz jakby zadaniem terapeuty, hipnoterapeuty czy kogokolwiek jest w tym momencie jakby zrobienie tak, żeby on poszedł z tobą do ochroniarza, i sprawił to, że on cię wpuści z nim do podświadomości, że będziecie tam robić porządek i będziecie robić na korzyść, na coś dobrego dla tego ten absolutny... To jest fajne. Nie wiem, czy ty masz jakieś doświadczenia z psychodelikami. Z psychodelikami nie mam. To powiem ci tak. Przy psychodelikach, przy takiej solidnej dawce, to może wyglądać, zobrazować trochę inaczej. To te demony ze środka mówią, dobra ziomek, nie jesteś na chwilę potrzebny, ty. Ten ochroniarz, tak? Nie jesteś potrzebny i wychodzą na zewnątrz, mówią, ty, do nas. Mamy do pogadania. I mielą cię kurwa strasznie. I albo wracasz, jest okej, albo dzieje się źle. I tam nie ma już supportu. Halo, psy? Demony, demony mnie pożerają. No, nie. Musisz przez to przejść. I to są naprawdę czasem bardzo ciężkie doświadczenia. Miałem takie, że płakałem, miałem takie, że musiałem
zwrócić ze środka tak, dużo. Tak. Miałem bardzo dużo takich przeżyć, ale miałem też te dobre. Mhm. Miałem też te dobre, gdzie ja po prostu nigdy nie czułem takiego wewnętrznego spokoju sam ze sobą, takiego poukładania w tym całym chaosie. Ja poczułem swoje własne dobro. Mhm. Potem sobie zadałem takie pytanie, kurwa, skoro to jest we mnie, to czemu ja mam to dusić? Mhm. I zacząłem więcej dawać i mieć więcej spokoju, bo skoro ja bym chciał tego w świecie i w życiu, i to jest we mnie, to czemu mam to maskować i hamować? Zwłaszcza kiedy widzę, w jaki sposób mi to życie układa. Skoro to dobro i ta empatia i to zrozumienie i ta cierpliwość znowu pozwoliły mi wychować taką cudowną kulkę i utrzymać pewne osoby wokół mnie, moich przyjaciół i coraz więcej ludzi chce ze mną rozmawiać, przybywać i w momencie mojej zmiany świat się przede mną otwiera totalnie i wyjeżdżam na Islandię, lecę do Maroko i doświadczam tego świata z nowej perspektywy, bo co jest dla mnie super w tych podróżach, które miałem, które planuję, pozbywam się środowiska, w którym jestem. Mówisz o fizycznych podróżach. Fizycznych, dokładnie. Tak. I nagle dostaję czystą kartę i mogę być kim zechcę. Tak. I to mi tak otworzyło, kurde, jadę tam. I nikt, nikt cię nie ocenia już przez pryzmat, który gdzieś tam sobie wytworzyłeś, no? Tak, bo nikt mnie nie zna. Tak. I mogę od nowa budować siebie, swój awatar na bazie właśnie tych wszystkich przeżyć. I kurde, wracałem z każdą podróżą, wracałem coraz większy, mimo że byłem coraz mniejszy. I wraz z tym moim chudnięciem i pozbywaniem się tej zbroi, tak bardzo urosłem z wewnątrz, że bardzo chcę się tym dzielić teraz. I kurde. No poczułeś siłę miłości. I interesują mnie takie rzeczy, które kiedyś po prostu totalnie pedalstwo. Kurwa. Tak, tak, tak. A to powiedzmy te i tripy psychodeliczne i ta przemiana zaczęła się przed Loganem czy po Loganie? Pierwsze moje tripy zaczęły się przed. Mhm. Jeszcze w tej ciężkiej. To było tak, że robiłeś to z założeniem jakimś, czy zawsze chciałeś po prostu... Nie, zawsze. Wiesz co, akurat mówię, mam farta, głupi ma zawsze szczęście. Mam takiego serdecznego przyjaciela, z którym gdzieś tam się kontakt urywał, potem wrócił i nadajemy na tej samej fali. On już miał pewne doświadczenia i zawsze podchodziliśmy z jakąś intencją. Wszystko było zaplanowane. My nawet robiliśmy tak, że pełnia księżyca. Zgrywaliśmy sobie to z kosmosem trochę. Zawsze była intencja, zawsze był spokój. Pusty brzuszek, tak rytuał. Tak, tak, tak. Zapisz na kartce, co masz do przerobienia, co chcesz przerobić, czego tam szukasz. Nie musisz mówić. Kurde, no i to mi gdzieś tam zaczęło zaczęło układać życie trochę, pokazywać pewne rzeczy. Tylko ja byłem wtedy jeszcze na etapie wyparcia. Jeszcze to nie było dla mnie ważne. Tak, tak, tak. I dopiero później uświadomiłem sobie, też poznając różnych innych ludzi, rozmawiając, właśnie poznając mojego psychiatrę, co jest naprawdę ważne. I zacząłem odbudowywać relacje ze sobą, relacje z rodzicami itd., itd. I pomiędzy tym pojawiały się różne tripy. Co jest ważne w tym, że to nie jest po prostu, biorę sobie narkotyki, jest fajnie, wracam stamtąd i tak siadam. Gdzie byłem? Co mi to pokazało, jak się z tym czułem, jak to mogę zmienić, co mogę poprawić i następnego dnia po prostu wstawałem i zmieniałem. A nie tak, że o, fajnie było, dobra, nara. I wracasz do tego, co było. No to nie jest doświadczenie, które cokolwiek nie wyciągasz wniosku. Nie wyciągasz wniosku. No to jest mniej więcej piątki i branie 1000 dropsów w klubie. No to tak to wygląda. No, to jest bardzo daleko od tego. For fun. Gdzie wiesz, ja zawsze muzyka, i ostatnio właśnie jak miałem jakieś swoje sesje własne, binaural beats, konkretne herce, żeby się skupić, żeby wyzwolić pewne emocje, no właśnie też są solfeggio scale całe, oddziaływanie na czakry, no to jest szamanizm. Ja nie umiem ci powiedzieć, nie mam na to dowodów. Oczywiście, że tak. Ale dowodem może być 7 miesięcy mojego życia, jeżeli ci to pasuje. Jeżeli ci to nie pasuje, nie ma problemu. Lepszych nie mam.
Słuchaj, ja jestem jednak z tych wierzących i odkrywających, że jednak ludzie odkryli masę fajnych tajników, tylko my często nie mamy możliwości do zbadania pewnych rzeczy teraz, ale tą czy symbolikę, czy jakąś rzecz z tego na pewno możemy wyciągnąć i powinniśmy gdzieś tam próbować bazować choćby na tym, albo budować z tego, nie? Jest dużo rzeczy, których chcę w życiu spróbować, właśnie po to, żeby jeszcze lepiej poznać siebie. I na przykład myślę sobie o tym, żeby się wybrać do świątyni Zen w Warszawie na weekend ze ślubami milczenia. Okej. Właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ja muszę w ogóle gadać tyle. Tak. Czy potrafisz być w ciszy? Czy potrafię być? Bo czasami po prostu wystarczy być. Tak. I wtedy wszystko przychodzi, co ma przyjść. Bo my się przebodźcowujemy aktualnie, żeby nie słyszeć siebie często. Nie? To jest. Ja znowu wrócę do tych stópek. Tak. Jeżeli jesteś taki hiperreaktywny, to co pisałeś ostatnio, na wszystkie bodźce z zewnątrz, to jak masz się skupić na sobie? Otóż to. Ale jeżeli ja sobie chodzę na bosaczko i nagle ten bodziec nie jest już stresorem, bo na początku był. Tak. Ja taki ściemny chodziłem i im bardziej akceptuję to, że mogę na coś stanąć, że nie jest super płasko. Przyjmuję te bodźce, zbieram je, bo mogę podoświadczać sobie świata tu pod nóżkami, to przestaje mnie stresować. I potem z tym, że ja czuję się tak dobrze, ja się czuję komfortowo, przestaję zwracać uwagę na otoczenie, bo ono przestaje mieć znaczenie. I otoczenie przestaje mnie stresować. I ostatnio gdzieś tam powiedziałem, że uważam, że nie brakuje nam energii. Każdy człowiek ma dokładnie tyle energii, ile potrzebuje. Tylko większość osób, w tym ja przez większość swojego życia i prawdopodobnie teraz też, bo nie jestem oświecony, nie jestem guru. Tracimy tak dużo, dajemy sobie wysysać dużo energii, tracimy dużo energii, wyrzucamy dużo energii. No nie ma w ogóle higieny takiej związanej z energią. Powiedzmy. Ale wiesz co, zjem trochę adaptogenów, będzie dobrze. A potem powkurwam się na tego gościa tam Dobu. Tak. Po co? Tak. To przestań rzeźć adaptogeny i przestań się wkurwiać. No. Po prostu przestań tracić energię na rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie masz. Masz wpływ na siebie. Na to, jak pewne rzeczy przyjmujesz. I nie wszystko musisz przyjmować. Ktoś ci daje prezent, nie możesz mówić, o super, prezent, wow, zawsze o tym marzyłem. O, super, no i odgrywam jakąś rolę znowu. Nie, dziękuję. Masz dla mnie trochę gniewu? Nie, dziękuję. Tak. Masz dla mnie trochę miłości, której ja teraz nie potrzebuję. Totalnie potrzebuję czegoś. Nie, dziękuję. Sztuka odmawiania, sztuka mówienia nie. Myślę, że dużo osób powinno się tego nauczyć. Tak. Zwłaszcza trenerów. Słuchaj, masz czas? No, tak, mam. Za wszelką cenę pomogę, no. Nie. Jeszcze jak za wszelką cenę pomogę, to jest jeszcze trochę lepsze, bo to uważam, że kosztuje mnie energii. Tak, ale nie myślisz, że to powinna być wymiana energetyczna? To powinna być wymiana energetyczna, ale bardzo często nie jest, bo to jest wymiana energii na pieniądze. Tak. Na te rzeczy materialne. Ja rozumiem, że pieniądze są potrzebne, jak najbardziej. Teraz powiem, zdradzę super prawdę. Im mniej zacząłem myśleć o pieniądzach, a bardziej o tym, żeby szczerze komuś pomóc, tym więcej mam pieniędzy. Zgadza się. I jest mi lepiej ze sobą, bo nie tracę tyle energii, nie wkurwam się na siebie. Kurwa, znowu zrobiłem tyle godzin, a miałem robić mniej. No dobra, to po prostu nie rób. Jaki problem, no. Wtedy masz czas na to, żeby się trochę porozwijać, żeby poczytać, żeby pójść do kina, żeby zrobić coś. No to też wczoraj na podcaście mówię, ja mam, skąd ty masz tyle czasu, że jesteś taki zapracowany? No po prostu przestałem go marnować. Nie oglądam za dużo Netflixa. Nie siedzę za dużo na telefonie, nie przeglądam Instagrama, coraz mniej osób oglądam, nie wiem co o moich znajomych na Instagramie. Jak będę chciał, to do nich zadzwonię i się z nimi spotkam, bo mam czas. Tak. Prosty przykład, Damian wczoraj, kiedy podcast? Jutro. Da się? Piszesz do mnie, ja mówię, dobra, dawaj, to piątek. Tak. Tu i teraz, to nie będziemy się umawiać na kiedyś tam. Tak, piszemy sobie w kalendarz tam wtedy, nie? Jestem, mam czas. Nie będę teraz czytał książki, nie będę chodził z psem, ale tak samo chcę to zrobić, tak samo chcę z tobą porozmawiać. Tak. Chciałbym, żeby dużo więcej osób to usłyszało, bo może jednej osobie pomogę. Może jedna osoba się zastanowi, na chwilę usiądzie i powie, kurwa, no dobra. Wiesz, no, często ludzie, wiesz, tak zapierdalają, bo jakby
pierwsze co, no to wiadomo, pieniądze. No ale ja mówię, słuchaj, ale czy 1002 w twojej kieszeni coś zmienią diametralnie w twoim życiu? Nie, a zabiorą ci często bardzo dużo czasu, a wciąż pojedziesz na podobne wakacje, nie zmieni się twój status społecznie diametralnie, nie? Czy nawet niech ktoś przyjdzie dać ci 100 tysięcy. Dalej się nic nie zmieni, dalej będziesz tą samą osobą, więc zarządzaj czasem tak, żebyś miał czas i zdrowie dla siebie, nie? A propos tego, to bardzo uwalniające, to też dużo moich problemów wynikało z tego, moment, w którym powiedziałem sobie, albo potrafię powiedzieć, nie stać mnie. Mhm. Ale potem jest następna myśl, ale nie chcę, żeby było mnie stać. Mhm. Czy to jest, czy ja naprawdę tego potrzebuję? Nie. Nie, czy te pieniądze cię określają? Nie. Absolutnie. Mhm. No, ja się śmieję, że wiesz, najfajniejsze rzeczy w życiu, które robiłem, to były też wtedy, kiedy nie miałem pieniędzy i po prostu dało się je zrealizować. One się, te pieniądze się jakoś, albo możliwości się pojawiały po prostu, bo chciałem, nie? Po prostu. Więc to się mindset. Tworzy. No. Najpierw był mindset, a nie strategia. O, idę do pracy, robię to. Co chcesz osiągnąć? Pieniądze. I co, i chcesz pieniądze dla pieniędzy? Mhm. Czy pieniądze, żeby komuś zaimponować? Czy pieniądze, żeby pojechać na lepsze wakacje niż Grażynka? Tak. No i najczęściej właśnie to jest ta motywacja, która wynika z poziomu tego ego i chęci przypodobania się komuś. Tak. No, moja mama miała dwa fajne przykłady, gdzie, wiesz, była parka, która, wiesz, oni nie pojadą na wakacje ani nic, bo oni teraz, wiesz, zasuwają, aż skończą tam budowę czegoś, bo to im da masę forsy i tak dalej, nie? Budowa się skończyła, żona umarła. I? Prosty przykład sprzed miesiąca, trzech tygodni. Mhm. Bardzo dużo pracowałem. Jeszcze nie dałem, kurde, zajebiście, ale robiłem to, co chciałem. Bo dokładnie tworzyłem tą swoją rzeczywistość. To było zajebiste, bo planujemy wyjazd do Australii, to potrzebujemy tyle siana, to będzie za kilka miesięcy. I jeszcze prawie dużo. I moja Gosia tak usiadła ze mną i powiedziała, słuchaj, bo ty tak bardzo chcesz, ja to rozumiem, i jesteś tak bardzo daleko i myślisz o tym, co się dzieje i działasz. A co się działo dzisiaj? A ja takie... Wow, dobra, okej. Okay. Mhm. Cześć Tomek, wiesz co? Nie będziemy robić tego projektu, przepraszam. Na razie, cyk. Cześć, słuchaj, wiesz co? Potrzebuję jeszcze 3 miesiące na to, żeby w ogóle do tego usiąść, bo nie mam na to czasu. Cyk. Chcesz poukładać puzzle? Mhm. Bo to życie jest teraz. Mhm. Fajnie, że ja układam to, co będzie kiedyś, ale to znaczy, że kolejne miesiące, aż do tego wyjazdu, na który tak bardzo czekałem, to ich nie będzie. A wyjazdu nie będzie, bo będzie pandemia. Albo wyjadę i będę miał jakieś oczekiwania, bo w końcu tyle na to pracowałem. Tak. Kurde. A życie bez oczekiwania jest dużo prostsze, nie? W ogóle życie samo w sobie jest fajne. Tak. Nie tylko jak właśnie jest na wakacjach i na Instagramach i na zdjęciach, tylko na co dzień. Od momentu, kiedy wstajesz z łóżka, do momentu, kiedy się do niego kładziesz, nawet śpisz spokojnie. Mm-hmm. To każda z tych chwil jest fajna. Tak. A nie, kurde, o, tam było dobrze, a teraz to tak, jest tak, co? Tak. Teraz też jest dobrze. A żeby pojechać na tą plażę, zrobić sobie to akurat zdjęcie, które wstawię na Instagrama, bo mi polajkują i będzie, ale ja mam zajebiste życie. No, a, mam zajebiste życie. A potem się za na plażę, ale ja powiem, no i nudzę się, i chujowo. No, niestety wiele. A wolę wstawać rano. Patrzeć, tu jest Kudłatek, tu jest Małgorzata, tu jestem ja, a zajebiste życie. Dokładnie, nie? I tik. I tak jak dzisiaj, wstałem, 7 rano, jestem w parku, świeci słońce, pies biega, moja klientka trenuje. Wróciłem sobie do domu, miałem 40 minut przerwy, poszedłem sobie po kawkę, zrobiłem następny trening, przyszedłem sobie tutaj z tobą, rozmawiam, potem porozmawiamy wszyscy, potem mamy spotkanie, wieczorem nie mam planów, nie wiem jeszcze, co będę robił. Dokładnie. Jutro mam szkolenie, które prowadzę dla zajebistych ludzi, zrobię fajną robotę. No kurde, no i do przodu jest dużo rzeczy się dzieje, ale... Czy w takim razie to jest sukces? Nie wiem. Mhm. Nie umiem określić jeszcze, czym jest sukces. Próbowałem to robić i nie wiem, czy osiągnąłem jakikolwiek sukces. Ja na przykład doszedłem do takich wniosków, że sukces to dom. Sukces jest w domu. Jak jesteś szczęśliwy w swoim domu, to tam jest ten sukces. Ale czym jest? To teraz trzeba by zdefiniować dom. Mhm. No czym jest i dom? Do tego dążę. Hmm. Czym jest dom? Każdy z nas ma inną definicję i właśnie dom. Ja byłem ciekaw, czym jest twój dom? Na pewno nie jest to coś fizycznego.
bo to nie jest powiązane z mieszkaniem czy z posiadaniem dobra. Myślę, że dom to chwila. Dom to moment, która trwa w nieskończoność, która daje ci to, co już dzisiaj było powiedziane. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie spełnienia, bycie sobą, bycie akceptowanym i akceptowanie tej osoby, z którą ten dom dzielisz. No i właśnie ten brak straty energii. Czy sukcesem można nazwać bycie szczęśliwym? Tak. Czy sukcesem można zbudować, można nazwać budowę takiego domu? Myślę, że tak. No jako taki obywatel świata, nieważne gdzie pojadę, chciałbym się czuć dobrze, bo ja jestem dobry. I mam ze sobą dobrą energię w postaci drugiej osoby i mamy wspólny pomysł na tą rzeczywistość, ale jednocześnie bardzo szanujemy swoją niepodległość. Tworzymy dwa niepodległe byty, które bardzo chcą ze sobą wzrastać, żeby być jeszcze większym. Tak jak dwie czarne dziury się łączą ze sobą, to są jeszcze większe niż suma ich horyzontów mogłaby na to wskazywać. I nie wiadomo, skąd to się bierze. Więc możemy być takimi dwoma czarnymi dziurami, które osobno są średnie, a razem jesteśmy bardzo dużą czarną dziurą. No, i potrafimy działać niezależnie. Może niezależność to jest też miara sukcesu, gdzieś taka część. Myślę, że do tego mi jeszcze trochę brakuje, bo jestem uzależniony od mojego banku i spłacania im raty i tak dalej, więc nie jestem do końca niezależny, ale myślę, że to jest niezależne, że taki moment, w którym wychodzę i nie wracam. Biorę psa narzeczoną i mieszkamy gdzieś tam. Okay. I nam się znudzi i jedziemy gdzieś tam. I mogę to robić, bo biznes, który sobie stworzyłem, czy ten pasywny, czy ten aktywny, który będę wykonywał, mogę robić w każdym zakątku świata. Tak. I mogę stworzyć sobie taką markę osobistą, która będzie rozpoznawalna nie tylko w Warszawie, Polsce, Europie, tylko na świecie. Jak pojadę sobie na przykład, nie wiem, do Meksyku, to będę sobie żył w Meksyku przez miesiąc, ale będę na przykład nagrywał rzeczy i sprzedawał je online. Będę sobie stamtąd robił live'iki, wszystko. Dochód pasywny, a może znajdę tam jakąś Polonię, która by się chciała uczyć czegoś. Wszędzie, jeżeli znam język. Albo znasz uniwersalny język ruchu. Na przykład. To mogę rozpocząć takie zajęcia gdziekolwiek. Mogę pojechać i z tym zestawem umiejętności i realnie zerową ilością pieniędzy w portfelu mogę znaleźć miejsce, zapytać się kogoś, czy mogę tu prowadzić zajęcia, dogadać się. Jeżeli chcę to robić, mam tą wolę, to znajdę takie miejsce. To będę szukał tak długo, aż znajdę i zacznę robić. I to jest to jest ta moja twardość. Albo inaczej, to może właśnie, bo też być twardym. Być antykruchym. Jest taka książka Antykruchość. Polecam. To może raczej być antykruchym. Czyli niezależnie co się dzieje, ty się nie dajesz złamać. I dalej, i dalej, i dalej. Bo wiesz, że jeżeli twoje intencje są czyste, to te działania są bardzo proste i świat się trochę nagnie do tego, do tej twojej woli. Ale dlaczego, jakie jest twoje dlaczego w takim razie? Dlaczego chcesz to robić? Wiesz, czym jest koncepcja Ikigai? Nie. To jest poczucie... Ja sobie mam taki fajny obrazek do tego i jak cię będę tłumaczył, to potem go wrzucisz ewentualnie na... To jest Ikigai. Możesz czytać na głos. Czy ma miłość, pasja, misja? Czy jest coś, co kochasz robić? Czy jest coś, czego świat potrzebuje? Czy jest coś, w czym jesteś dobry? I czy jest coś, za co świat jest ci gotów zapłacić? I jeżeli te wszystkie cztery elementy są w twoich działaniach, czyli zarabiasz na swojej miłości, pasji i tym, że jesteś dobry, to masz swoje Ikigai. I ja trochę stworzyłem swoją niszę. Ilu masz trenerów ruchu u podstaw? No niewielu. Nie? Niewielu. Masz, i jesteśmy strasznie podzieleni. Przygotowanie motoryczne, fizjoterapia, trener kulturystyki, trójbój, movement. Movement to odklejający, oni no pojebani są.
szamany. Fizjoterapeuci, nie ma co dźwigać, to trzeba robić testy i ludzi dotykać masu. I oczywiście to się gdzieś zaczyna wymieniać. Ale taka nisza, gdzie ktoś ci mówi, dobra, fizjoterapia jest okej, to jest okej, z tego biorę to. Ilu masz takich trenerów? No, jest niewielu. Nie? Jest niewielu, to jest super nisza. Mhm. Ja to kocham, jestem w tym dobry, ludzie tego potrzebują i jeszcze są gotowi mi za to zapłacić. Czego ja więcej potrzebuję? To jest moje dlaczego. Czyli kreujesz swój biznes i swoje życie w ten sposób, tak, nie? Tak, bo doskonale przez 36 lat swojego życia znalazłem tak wiele rzeczy, których nie chcę. Mhm. Których nie chcę robić, jaki nie chcę być, czego w swoim życiu nie chcę, po prostu nie akceptuję. Mhm. Trzymaj to ode mnie z daleka, dziękuję. Tego nie chcę i sam tego też nie daję. A co chcesz i o czym marzysz? O Jezu, świętym spokojem. Ja jestem niepoprawnym utopistą. Moja wizja przyszłości za 1000 lat to jest utopia. A w ogóle, jeżeli mam być z tobą szczery, to 3 dni temu miałem taką myśl, że za paręset lat będziemy strasznie podzieleni. Będzie z jednej strony dystopia i wirtualna rzeczywistość i kurde skanowanie palców i działanie według tego, co ci wgrają do puszki i to będą ci niewolnicy. I będą ludzie, którzy gdzieś uciekną do dżungli. I będą ci odszczepieńcy z włóczniami, którzy wrócą do korzeni. I będę gdzieś tym odszczepieńcem, który wróci do korzeni. No. Team Naturala. Team Naturala. Wiesz, ja kocham technologię. Uważam, że technologia jest super. I że można ją świetnie wykorzystywać, ale trochę za bardzo na tym polegamy. I to jest takie zdanie, że jest high-tech solutions, low-tech humans. Zgadza się. Tracimy to na rzecz tego, co może nas zastąpić. I dążymy do tego, żeby to nas zastąpiło, tylko niestety świadomość wymaga tego kontenera, żeby doświadczać rzeczywistości. No i to tu wracam. I musimy trenować ten kontener, żeby był na tyle sprawny i pracował z nami na tyle długo, żebyśmy mogli pozbierać te doświadczenia. Tak. Bo czym jest świadomość? Według jednej z definicji świadomość to niekończąca się nauka o samym sobie. Czyli co lubię, czego nie lubię, co chcę robić, czego nie chcę robić, co chcę zobaczyć. I świat jest tak bogaty, świat jest tak piękny, że światem nie są same mięśnie i akceptacja środowiska, tylko akceptacja siebie i rozwój siebie. Tak. A każdym dniem rozwijamy się ponownie, wkładając się, wiesz, w różne środowisko, bo codziennie mamy nowy dzień. Nowy... I challenge'ując się. Tak. No. Więc codziennie tak naprawdę będę nową osobą, inną osobą. Chcesz w tą stronę iść? Dobra. Codziennie umieramy. Sen to taka mała śmierć. Ja codziennie umieram, codziennie rodzę się na nowo. I w momencie, w którym rodzę się na nowo, mogę pogrzebać to, co było wczoraj. Bo też jest teraz koncepcja czasu. Przeszłość już była. Tak. Przyszłość nie jest w pełni deterministyczna, więc nie wiemy, co będzie. I jest zabawna historia, bo teraźniejszość też nie istnieje. Bo w momencie, w którym zacząłem to zdanie, już go nie ma. Tak. Więc kiedy jest teraz? Teraz. Już. Teraz. Już. Teraz. Już. Już. I im bardziej świadomy tego jesteś, że wszystkie twoje działania, każda twoja akcja ma wpływ. To jest takie lekkie odbicie od tego kursu, który był dla ciebie zaplanowany, bo ty wziąłeś stery w swoje ręce. I im lepiej dogadujesz się ze sobą, im lepiej doświadczasz rzeczywistości, tym więcej danych zbierasz. A jak zbierzesz dużo danych, to możesz się posegregować w kontenery informacji, a potem, żeby się dowiedzieć, musisz zacząć działać. No bo wiedza to jest praktyka, to są informacje wyrażone działaniem. Czyli teraz ja zebrałem, zrobiłem, to zbieram z powrotem. A jeżeli to samo na bazie tego doświadczenia zrobię trochę inaczej, zbieram jeszcze więcej. Dzięki temu znowu mogę wybrać szereg możliwości, w jaki sposób ja to swoje życie chcę kształtować. Byłem tam, tego nie chcę, byłem tam, tego nie chcę, tu było spoko, tu też było dobrze. Okej, to co mnie doprowadziło tam? No na pewno nie te dwie rzeczy. To nie będę ich powtarzał. Bardzo często ludzie wracają do tego, co znają. Bo ludzie też boją się nieznanego. Tak. I lubię się uczepić jakiegoś wspomnienia. I codziennie wstaję, idę do roboty i mówię, że mnie wkurwa ta robota, ale idę, bo ją znam, bo nie wiem, co będzie i mieszkam tu i nigdzie się nie ruszę. A w domu wspominam, jak to było, pamiętam, kiedyś to było. Kiedyś to było, tak. Dlatego kiedyś to nie było, teraz to jest, więc celebruję życie.
Tak, tak, tak. I to, co jest teraz, będzie tym fajnym wspomnieniem za jakiś czas, więc też będzie do czego wracać, więc trzeba to kreować. Trzeba to kreować, dokładnie. No. Więc, a teraz ja bym wrócił jeszcze na moment, na początku gadaliśmy o tym determinizmie. Czy w takim razie wierzysz w coś takiego, że przychodzimy z jakąś wewnętrzną misją tutaj, którą mamy sobie przerobić? Grubo. Dobra. Tak, jesteśmy częścią kolektywu energii zasadniczo i jeszcze jestem daleki od czytania o reinkarnacjach i wierzenia w to, wcieleniach. Znam ludzi, którzy trochę o tym czytali, trochę wiedzą, rozmawiałem. Czy to dzisiejsze moje ja dostało taką misję, żeby zebrać właśnie te dane i w następnej rzeczywistości zrobić coś innego. Albo się nauczyć czegoś. Albo być, kurde, drugim wcieleniem Hitlera. Nie wiem. Może. Może. Ale na pewno jesteśmy kolektywem energii i na pewno pewnie ludzie pojawiają się na naszej drodze właśnie po coś, żebyśmy my jako zbiór przeszli gdzieś dalej. Okej. Ale jeszcze nie wiem, gdzie jest to dalej i co to dokładnie oznacza. Ale uważam, że jednak oprócz tej takiej fizyczności, to jest jeszcze bardzo dużo, czego nie znamy. A kierujesz się intuicją i powiedzmy znakami jakimiś w życiu? Intuicją tak, bo to tak. Czy znakami... Czy masz coś takiego, że wiesz, coś nagle ci tam zatrybi? Albo czy pojawi się jakiś... Tak, tak, oczywiście, że tak. Bo to jest... Albo że jakaś osoba spotkana, nie wiem, na ulicy coś ci szepnęła i Jezu, no wystarczy, nagle coś tam... Prosta rzecz. No, uważam, że tak samo jak Damian do mnie napisał w tym momencie, w którym napisał i tydzień później, to nie jest dzieło przypadku. Odezwał się do mnie znajomy, który też chciał się spotkać, pogadać i ja jestem ze wszystkimi na tak. Tak. Zróbmy to. Bo czy to coś wniesie do mojego życia? Nie wiem. A może? No może właśnie ktoś wyciąga do mnie rękę po coś. I dlatego... O, to też jest śmieszne. Aktualnie... O, powiedzmy, że... O, to jest tak. Każdy myśli, że kiedyś dostanie tą szansę. Czeka na tą szansę. Że ja dostanę szansę. I to mi się objawi. Kurwa, nie. To się nie objawi, stary. To tego nie będzie. To albo ty to zrobisz. Stworzysz sobie. A z drugiej strony, jeżeli czekasz na tą wyższą siłę, która coś ci ześle, to zastanów się teraz proszę, jaki obraz ciebie jest teraz, kiedy ona spojrzy. Tak. Albo za godzinę. Jak spojrzysz, że ty się tak bardzo starasz, bo ty chcesz komuś tak bardzo pomóc, to tak, robisz tak, to, żeby komuś pomóc, czy żeby ta wyższa siła zobaczyła, że jesteś dobry. Czyli znowu, to jest z poziomu ego. Ego. Ja sobie żyję w takim dziwnym trybie. Czy jeżeli teraz Bóg na mnie spojrzy, to co zobaczy? Czy jeżeli On ma mnie w jakiś sposób wynagrodzić, to za co? Tak. To po prostu wystarczy cały czas być dobrym. Wystarczy cały czas być sobą i wystarczy cały czas reprezentować, przedstawiać te wartości. I z drugiej strony na te wartości, których ty już nie chcesz, odpowiadać dokładnie w taki sam sposób, bo jeżeli to jest moment, w którym paparazzi ci zrobi zdjęcie, to teraz pomyślmy sobie, że ta wyższa siła, czy burzyny, czy krasnale, nazywajmy to jak chcemy, jeżeli oni ci zrobią w tym momencie zdjęcie jak paparazzi, co zobaczą? I co wtedy dajesz? I w momencie, w którym ja sobie widzę siebie na takim zdjęciu z ukrycia, to kim ja bym chciał tam być? No, każdy chce wyjść jak najlepiej. Ale to jest znowu dla kogoś. Tak. A powiem ci, że jak zobaczyłem swoje zdjęcie z ostatniej konferencji, w której brałem udział, które ktoś mi zrobił przypadkiem. Gdzie ja siedzę taki spokojny, uśmiechnięty w gronie ludzi, których zaprosiłem dookoła siebie, żeby powiedzieć trochę więcej o sobie, o tym jak pracuję. Zobaczyłem swoją twarz. Zobaczyłem ich. Powiedziałem, kurwa, to jest ten gość, to jest spoko gość. Takim gościem chcę być, takim gościem chcę, żeby ludzie mnie widzieli, bo jeżeli będą mnie widzieli takim, to ja mogę im wtedy faktycznie pomóc. Bo no, to nie jest dla mnie, bo mój wizerunek, właśnie moja aura są dla nich. Jest w Hagakure taki zapis właśnie o służbie innym
with a great compassion. Mhm. I to, że ja mogę w ogóle ludzi uczyć i przekazywać część siebie, żeby oni wzrastali i przekazywali to dalej, to jest po prostu, to jest cudowne, że życie mi pozwoliło na coś takiego. I teraz, jeżeli ja czymś takim pragnę się zajmować, to kurwa, i mamy wpływ na tych wszystkich ludzi, no to co ja im chcę przekazywać? Tak. Więc trzeba zacząć od siebie. Mhm. I teraz, jeżeli ktoś mnie spotka na ulicy i ja będę inny niż to, o czym mówię, niż to przekazuję, to co to o mnie mówi? Że znowu mam maskę. Tak. A nie będę taki, jeżeli to nie będzie moje znowu, jeżeli to nie będzie całkiem naturalne. Więc pierwsze co, no to znowu pogodziłem się ze sobą, pokochałem siebie, wiem co chcę i to po prostu robię. I nie wymuszam tego na sobie. I to jest piękna droga. I jestem taki bardzo pogodzony, ale uważam, że jestem strasznym neofitą w tym. Mhm. Dlatego właśnie chcę, czytam więcej, chcę rozmawiać z ludźmi. Też chcę się tym dzielić, bo chcę usłyszeć coś z drugiej strony. Czy to będzie krytyka, czy coś komuś, okej, tak. To jest ich. Ja powiedziałem swoje, nikogo nie namawiam, nikogo nie przekonuję. Jeżeli komuś się to podoba, chcę tego doświadczać ze mną, zapraszam. Zrobiłem ostatnio event o tej akcji. Totalnie za darmo. Nie dla kogoś tam, poklasku, czegoś. No, nic z tego nie mam. Oprócz satysfakcji. Oprócz zadowolonych ludzi, oprócz ludzi, którzy zmieniają swoje życie. I inspiracji. I mi się chce jeszcze bardziej, bo widzę zadowolone miny i widzę uśmiechniętych ludzi i mi się chce bardziej. Tak, ale to chyba o to chodzi, żebyśmy sobie dawali inspiracji, bo świat zaczął dążyć do tego, że my się zaczęliśmy zamykać w naszych domach, w naszych komputerach i tak dalej. Ludzie skamienieli. Nie ma w ogóle... Ludzie przestają też mieć motywację jakąkolwiek do czegokolwiek, tak? A nie można mieć motywacji w momencie, kiedy my do tych ludzi nie wyjdziemy, nie mamy tej interakcji. Bo jedyną motywacją jest, co ja będę z tego miał. Tak. Ale większą jest teraz. Samo to, że tam będziesz i będziesz mógł doświadczać, i będziesz mógł właśnie być sobą, wyrażać siebie w sposób dokładnie, jaki chcesz. Tak. Kurde, to jest niesamowite. I to też na przykład strzyło mnie w łeb. Mam 36 lat, byłem pierwszy raz na festiwalu muzycznym dużym, na openerze. Dojechałem na jeden koncert, co prawda, ale to, co tam zobaczyłem, przeżyłem, poznałem świetnych ludzi, w ogóle kosmos. I mogę być ja, pojechać gdzieś, gdzie totalnie się nie znam, z osobą, której ufam, na wejściu poznać totalnie obcych ludzi, zacząć z nimi gadać, jakbyśmy się znali. Cyk, dobra, to napisz do mnie na Instagramie, jak będziesz w Warszawie, gdzieś się spotkamy. Tak. Kurwa, kosmos. To nie z poziomu, ej, wiecie, bo ja jestem taki. Nie, ej, co, czym się zajmujesz? Co robisz? Wow, ale super, powiedz mi o tym. Tak. I nie tylko, że ja coś od ciebie chcę. Nic od ciebie nie chcę. Dokładnie, nie? Bądź, po prostu bądź. Tak. Po prostu bądź. No, ale to jest niespotykane, tak? W ogóle jakby wydaje mi się, że wielu ludzi myśli, że przywilej bycia sobą jest dopiero, jak stworzysz sobie swój pomnik i wtedy możesz być, wiesz, ekscentrykiem. Bożkiem. Tak. Tak, A wcześniej to cię wezmą za głupca, nie? A to tak naprawdę nie powinniśmy się bać i powinniśmy budować tą odwagę do tego, żeby być sobą od początku, bo tylko wtedy nasza indywidualność może inspirować innych i dawać. I teraz na zakończenie może już. Tak. Wrócę do tych trenerów i co robią trenerzy? Nie, źle się ruszasz. Tak, źle to robisz. I co chwilę jesteśmy jebani, źle. Powtórz. Nie, no nie tak pokazywałem. Kurwa. Jeszcze raz. Nie, źle. Pierdolę. Gdzie tu jest ta... Ktoś to zrobił, wow! Tak. Zajebiście! Słuchaj, a teraz mam dla ciebie następne zadanie. A spróbuj to zrobić w taki sposób. Super, a teraz w taki sposób. Super, a teraz w taki sposób. Super. I teraz znajdź mi najlepszy. No. I popatrz. Wow, i to jest... Dokładnie. I to jest tworzenie. Dobra, to teraz to zapamiętaj, bo to będziemy obciążać. Tego nie chcesz obciążać. Tego nie chcesz obciążać. To możemy obciążać. I twórzmy wzorce dla tych osób indywidualne, które faktycznie mogą dążyć dopiero gdzieś do tych zunifikowanych wzorców, ale to jest gonienie króliczka. Okay. Nigdy tam nie będziemy. No, tak. To może być jakiś pomysł na 1000 lat do przodu. Ale po co? Ale po co, właśnie. Więc chciałbym, żeby takie moje pobożne życzenie, żeby trenerzy przestali zabijać tego człowieka i jego zdolności do tworzenia. No i swoje zdolności. I swoje zdolności do tworzenia, bo to jest takie zdanie, powiem ze swojego szkolenia. Nie będzie to reklama, bo nie sprzedaję już tam miejsc, bo nie ma miejsc. Kim jest trener dla mnie?
Trener jest twórcą odpowiednich scenariuszy do nauki dla swojego klienta. Bo tylko i wyłącznie trener ma wpływ na środowisko zewnętrzne, środowisko wewnętrzne, na zadania i na to, w jaki sposób ogarniamy swój organizm do stworzenia tego wzorca, który potrzebujemy. Więc trener jest scenarzystą do nauki. Tworzy scenariusz do nauki. Tak. I im lepszym trenerem jesteś, tym więcej scenariuszy potrafisz stworzyć i manipulować zmiennymi. Tak, żeby twój klient był totalnie sobą i poznał totalnie siebie i stworzył coś totalnie od siebie, w pełni na luzie, z pewnością siebie, że on robi dobrze. Bo on musi nabyć pewności do obsługi swojego ciała, tak? Bo on się dopiero poznaje ze swoim ciałem. Simply. No. Kurde. Fajna rozmowa. Dzięki wielkie. Dziękuję. To było piękne.